Witam serdecznie wszystkich. Słuchajcie, no dzisiaj jeszcze trochę o tym prądzie, o cenach prądu od 1 lipca i o cenach za gaz od 1 lipca. Kto tam trochę się interesuje, to wie, że dzisiaj jest Sejm i tam zaczynają procedować tą nową ustawę o bonie energetycznym, w którym właśnie jest to pozapisywane. Ale powiem Wam, że nie wszyscy zapłacą więcej, szczególnie za gaz. Zaraz Wam wytłumaczę, o co w tym chodzi. Jakiś komar mnie tu próbował zaatakować. No wiadomo, skrzyneczka to chyba każdy wie, o co chodzi, nie? Tędy przychodzi do nas prąd. Tam daleko widać panele, chyba na dachu, mam nadzieję, że widać. I co tutaj miałem Wam powiedzieć? Ano, żeby tak nie zmyślać, nie? Więc słuchajcie, no bo żeby się w ogóle ta ustawa ukazała do końca czerwca, czyli w życie weszło to, co ma wejść, to musi być już teraz procedowana, żeby tam te wszystkie terminy były zachowane i ona wejdzie w życie tam pewnie na koniec czerwca, czyli od 1 czerwca będziemy mieli inne ceny na rachunkach niż te paragony, przepraszam, prognozy, które w tej chwili wiele osób otrzymuje, czy to za energię elektryczną, czy to za gaz, nie? Bo o tym gazie tak trochę mniej było mówione, ale wiadomo, że gaz też podrożeje od 1 lipca. Z tym, że nie dla wszystkich. Od razu Wam bym chciał tutaj zaznaczyć, bo niektóre osoby po prostu płacą w tym roku za gaz mniej niż w ubiegłym roku płaciły. Czyli tak od razu na szybko Wam mówiąc, to po prostu nie są na rynku regulowanym, takim komunistycznym jeszcze, nie? Zamrożenia, regulacje itp. itd. Takie naleciałość komunistyczna, jak Wam powiem, to zostało u nas i tak jest. Może dlatego, że gdyby tego nie było, to te firmy, bo przecież to są monopole, przecież wiadomo, że PGNiG to monopolista na rynku gazu w Polsce, tak samo zakłady energetyczne to też są monopoliści, oni zawsze trzymają ceny w pobliżu. Kiedyś to był przecież, pamiętacie, jeszcze jeden zakład, dopiero w 90-tych latach chyba zostały te zakłady podzielone na kilka spółek, ale to tam myślę, że ręka rękę myje, tym bardziej, że większość, w zasadzie wszystkie zakłady są spółkami Skarbu Państwa, czyli z większością udziałów przez Skarb Państwa w akcjach, tak, tych spółek, więc to też jakby monopolista jest i mamy to, co mamy. Ale na rynku gazu, jednego z gazów, bo gazy są różne, nie? I niektóre osoby nie korzystają z gazu ziemnego. Ile gaz ziemny zdrożeje od 1 lipca, to już wiadomo. Nie wiadomo tylko o ile. Na pewno nie o tyle, co jest na prognozach, bo tam jest o 50%, nawet przeszło, ale pewnie zdrożeje o 30%. Tak myślę, nie? Żeby tak troszkę podrównać do tych cen rynkowych, hurtowych, jakie są obecnie na giełdach. Bo to wiecie, że cena giełdowa w tej chwili hurtowa jest dużo niższa niż to, co jest cena zamrożona, jeszcze te 200 zł za megawattogodzinę gazu. Więc no wiadomo, też Wam już mówiłem, o co tutaj chodzi, że często te firmy duże kupują na przykład w tym roku już gaz na następny rok, więc ta cena w następnym roku powinna się obniżyć, ale jeżeli jest na rynku monopolista, to trudno powiedzieć, czy się obniży. W innej sytuacji są osoby, które ogrzewają się gazem propan-butan, propan-butan, potocznie nazywajmy go LPG, tak? Czyli ten, który tankujecie do samochodów. No i jak macie samochód z instalacją, to montujecie go do takiego samochodu, tak? Kurde. Jak macie instalację, samochód z instalacją gazową, no to tankujecie taki gaz na stacjach benzynowych. Ten gaz LPG, to jest właśnie ten inny gaz niż ziemny. On jest troszkę inaczej pozyskiwany, część też z ziemi oczywiście, ale część przy rafinacji ropy naftowej, czyli przy przeróbce ropy naftowej. I tu osoby, które ogrzewają dom, czyli mają butle, nie są podłączone do sieci, do tego przesyłu sieciowego, czyli do gazu ziemnego, bo w tej chwili w większości przypadków, albo pewnie wszystkie już te sieciówki to mają gaz ziemny, ale jeżeli ktoś, na przykład tak jak mój sąsiad tam, nie wiem, czy go trochę widać, no ale to ten dom tam, który jest gazem ogrzewany, ma butle i do butli nie tankuje gazu ziemnego, bo to w ogóle inna technologia jest i nie dałoby się tego tak zrobić, więc tankuje propan-butan, tak? Ten gaz LPG. No i w tym roku
30% taniej, jak w ubiegłym roku zapłacił, bo akurat tankował, a rok temu już płacił taniej niż 2 lata temu. Dlaczego tak jest? A inaczej jest z gazem ziemnym, bo już Wam powiedziałem, gaz ziemny to rynek regulowany, mrożony, komunistyczny, taki dalej cały czas mamy. A gaz LPG nie jest rynkiem regulowanym. I faktem jest, że ludzie zapłacili więcej 2 lata temu. Ale rok temu już płacili mniej, a w tym roku płacą jeszcze mniej niż w tamtym roku. Czyli wszystko tak, jak powinno być. To jest tak samo jak z paliwem na stacjach benzynowych. Tam jest też nie cena regulowana, chociaż w tamtym roku chwilami była regulowana, czy tam 2 lata temu. Ale ogólnie jest drożej, jest taniej. Tak jak ceny są na giełdach, tak mniej więcej ceny odzwierciedlają to, co dzieje się na giełdach, tak? I tak samo jest w przypadku gazu LPG, czyli tego, który jest właśnie do samochodów na stacjach benzynowych i do domów ogrzewanych tym gazem z butli. Czy ona jest na zewnątrz, czy w ziemi, to jest nieważne. To jest ten sam gaz najczęściej tankowany do tego ogrzewania domu i on jest w tej chwili pewnie już o 50% tańszy niż było to jeszcze 2 lata temu, a jakieś 20-30% taniej jak w ubiegłym roku. Także nie każdy odczuje podwyżkę, niektórzy się cieszą, że gaz tanieje, ale no nie ma co ukrywać, że większość jednak ogrzewa się gazem ziemnym, czyli z sieci, z drogi i oni odczują podwyżkę. Ile tutaj przy gazie, naprawdę trudno powiedzieć, bo to będzie dopiero podejmował, to nie rząd podejmuje tutaj decyzję, tylko prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Oczywiście rząd tam może naciskać, ale to nie rząd, żeby każdy też wiedział, że to prezes Urzędu Regulacji Energetyki naciska na firmy, czy zmusza ich do tego, żeby nowe taryfy przedstawiły dla odbiorców i zobaczymy, jak to będzie i ile ten gaz będzie kosztował od 1 lipca. Tutaj tak trudno jeszcze wywnioskować, bo nie ma przecieków takich konkretnych o tej cenie. Z tą energią, no to każdy jak wie, też nie wszyscy zapłacą więcej. Jak to w naszym kraju się dzieje, tak się dzieje. Tak zresztą nie tylko w naszym kraju się dzieje, żeby też każdy tam od razu wiedział. Są osoby uprzywilejowane jak gdyby, ale to uprzywilejowane przez to, że kiedyś zainwestowały w fotowoltaikę, w to, co ja tam mam na dachu z tyłu, nie? Że kiedyś w to zainwestowałem, no i w tej chwili dla mnie, czy energia jest po złotówce, czy po 5 zł, nie ma to żadnego znaczenia, bo tak się udało, że wszedłem w ten metering, w stary system. To też jest jak gdyby nieuczciwe, każdy może powiedzieć, dlaczego ty masz tak, a ja teraz tak nie mam. Ale to, no bo teraz to, no wiecie, z tym netbillingiem to totalna jest kuriozum takie, że to za chwilę będzie jakieś pokrywało może 30% rachunku, żeby każdy sobie też zdawał z tego sprawę, że przy nowych zasadach bez magazynu to jest jakieś 30%, może 40% w porywach. Odejmując autokonsumpcję plus to, co zapłacicie, no to będziecie mieli 40% zysku od swoich rachunków. Nieważne ile płacicie, czy 100 zł miesięcznie, czy 500 zł miesięcznie. Na dzień dzisiejszy to jest takie, można powiedzieć, bardziej proekologiczne chyba tylko, ale na pewno nie finansowo opłacalne. Opłacalne jakieś pewnie jest, ale nie wiem, ile to lat by się zwracało. Teraz te ceny są tak niskie, za marzec, pamiętacie, było 25 groszy, teraz pewnie będzie 20 groszy za kwiecień. Tak myślę, że na pewno będzie niższa cena niż było za marzec. Tak mi się przynajmniej wydaje, no chyba, że się mylę, bo każdy, kto wie, no to ostatnio była chyba cały tydzień wyłączana fotowoltaika dla firm i wiatraki, bo było za dużo prądu w sieci. A że nie można zatrzymać tych elektrowni węglowych do zera, więc trzeba zatrzymywać to, co można, a można tylko właśnie, przede wszystkim właśnie wiatraki i fotowoltaikę, nie? No i dlaczego mówię, że no bo ja na przykład nie odczuwam takiej podwyżki. Ja rozumiem, że to jest nieuczciwe według innych osób, które nie są w tym systemie, no ale tak jest. Tak samo jest w Niemczech. Kto zakładał w Niemczech 15 lat temu fotowoltaikę, tam jest trochę inaczej, bo tam jest płacone i potem, tak jakby teraz nasz netbilling, tylko że tam na zachętę było kiedyś 50 eurocentów za kilowatogodzinę, żeby ludzie zakładali, tak? W tej chwili w Niemczech jest tylko 12 eurocentów za kilowatogodzinę. Średnio, bo to jest czasami mniej, czasami ale więcej raczej już nikt nie daje i tyle się płaci dla osób, które rozliczają, a rozliczają się z fotowoltaiki, a kupić muszą na przykład w Niemczech średnio jest 0,38, czyli 38 eurocentów, średnio tak też, nie? Za kilowatogodzinę, więc też nie ma tam jakby rarytasu, tak samo jak u nas w tym netbillingu.
Czy wróci Net Metering? Zapomnijcie, nie wróci to, bo nie wróci, no, ze względu na to, że to nawet czy Unia by zakazywała, czy by nie zakazywała, to po prostu chodzi o to, że biznes tych Big Energy, czyli te wielkie zakłady energetyczne, nie pozwolą na to, żeby tracić. Jeśli ktoś myśli, że one, te zakłady zarabiają na nas, tych wcześniejszych meteringu, no to nie zarabiają. Jeszcze musiały dokładać i dokładają do każdego roku, czyli suma sumarycznie wszyscy się zrzucają na to, że my teraz nie odczuwamy podwyżek za prąd, ani po prostu nas cena zupełnie totalnie nie interesuje. No i jeszcze ile będzie podwyżki za prąd, no to tak samo już Wam kiedyś mówiłem, niektórzy będą mieli obniżkę, ci co zużywali bardzo dużo, wyjdzie im taniej teraz, ci co zużywali mało będą mieli w granicach 25% podwyżkę, nawet tu są wyliczenia, że 29%, czyli jak ktoś płacił 100 zł miesięcznie, to będzie teraz płacił 129, jak ktoś płacił 200 zł miesięcznie, no to już jest dość duże zużycie jak 200 zł, ale powiedzmy, że 200 zł miesięcznie, to będzie płacił gdzieś w granicach 260 zł, z tym, że jest tam ten bon energetyczny, nie wiem kto na niego tam się załapie, bo to raczej tylko bardziej emeryci i renciści jacyś, bo każdy, kto pracuje, no to chyba, że druga osoba nie pracuje, albo ma, nie wiem, dwójkę, trójkę dzieci na utrzymaniu i małe zarobki, no to tam się na to załapie. W innym wypadku tam za bardzo to ten bon energetyczny nie pomoże. Także tutaj co, tak jak jeszcze na koniec Wam tylko raz powtórzę, niektóre osoby nie odczują żadnej podwyżki za gaz, te, które ogrzewają się gazem z butli, te osoby, które tankują samochody, niektóre osoby nie odczują podwyżki za energię elektryczną, szczególnie te osoby, które dużo zużywają energii, w ogóle nie odczują, im pewnie rachunki jeszcze spadną troszkę, no i nie odczują te osoby, które po prostu ich to nie interesuje, tak jak ja, po prostu czy energia jest po złotówce, 2 czy po 5 zł, tak? Po prostu inny system rozliczenia. Ale miejmy nadzieję, że tragedii nie będzie. Ja bym w ogóle, tak Wam powiem szczerze, rozwalił to wszystko, co jest w tej chwili, te wszystkie ceny regulowane, mrożone itp. itd. i puścił to na wolny rynek. Ja wiem, że zaraz ktoś tam powie, ale bo to nie wszystkich stać. Nie no, w tej chwili, gdyby był wolny rynek i naprawdę firmy by walczyły o klienta, to cena za gaz powinna być, nie wiem, 170 zł za megawattogodzinę, czyli już taniej niż jest cena zamrożona. Cena energii powinna być 40-50 groszy, czyli samej energii mówię, bez opłat, czyli już w granicach ceny takiej, która i tak płacimy, tak? Jeżeli jakaś firma, nieważne czy to PGE czy PGNiG, narzucałby, tak jak w tej chwili narzuca 300 zł za megawattogodzinę za gaz, a i tyle dostaje, bo osoby ogrzewające się płacą 200, ale reszta dokładana jest z podatków, tak? No to gdyby to poszło na wolny rynek, to po to mamy Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta, albo odwrotnie, żeby on przypilnował tego, żeby ktoś nie zarabiał na nas 50 czy 100%, bo monopolistyczne jakieś działania, monopolowe tak zwane, nie takie z alkoholem, tylko takie monopolowe, jak gdyby, że ktoś wykorzystuje pozycję monopolistę i robi sobie cenę jako chce, to właśnie po to jest UO. K i K, tak? Żeby pilnować takich spraw. I jak ktoś chce za dużo zarobić, to się takiej firmie przywala porządną karę. Taką, jak powinien dostać na przykład Orlen 2 lata temu, no ale nie dostał, bo wiadomo, że to wszystko jedna ręka rękę myje, nie? No i tyle. Nie ma o czym tutaj więcej gadać. Także mam nadzieję, że ten rynek nasz w końcu, pewnie już nie w tym roku, ale może od następnego roku, zacznie działać tak samo normalnie, jak rynek taki z benzyną, z olejem, który tankujecie na stacji. Jest drożej, płacimy drożej. Jest taniej, płacimy taniej, tak? A tak u nas jest takie sztuczne jakby w tej chwili, tak mi to wygląda, sztuczne, trzymane ceny wysoko, tłumacząc się tym, że albo ten gaz to był kupiony rok temu, albo ta ropa była kupiona, no ropa to na pewno nie, bo ropa to jest tak z 3-miesięcznym wyprzedzeniem maksymalnie najczęściej kupowana, chociaż czasami są kontrakty dłuższe też, nie? Czyli kupujemy dzisiaj z dostawą za rok, nie? Duże firmy tak muszą robić, bo potem na wolnym rynku jakby mogłyby nie kupić dużej ilości gazu, czy to też ropy, nie? I tyle. Dobra. Lecę. Po samochód nowy. Mój bus pójdzie chyba gdzieś dla kogoś oddam, albo pójdzie po prostu już w odstawkę. Także trzymajcie się, powodzonka i najważniejsze, nie brać do głowy.